Cześć, witam serdecznie. Kolejna lekcja trigonometrii. Dzisiaj to będzie kontynuacja tej lekcji z tymi wzorami, wyprowadzaniem tych jedności. Zrobimy sobie jednak dzisiaj tego tangensa. Pomyślałem sobie, że ten wzór Ci się przyda, bo ja tam potem będę robił takie rozszerzeń, że tak powiem. I pomyślałem, że to jest idealny moment, żeby ten wzór wprowadzić. Plus sobie zrobimy dla podwójnych kątów. To będzie taka krótka lekcja tylko z wyprowadzeniem tych wzorów, także patrz i podziwiaj. Co chciałem zrobić dzisiaj? Chciałem zrobić ten tangens. Niech zróbmy go, bo potem może się przydać. Tego wzoru teoretycznie nie wymagają, ale nic się nie stanie, jak zobaczysz, jak się to wyprowadza i jak się tego zabierzemy. Tu już nie możemy sobie użyć na naszego wspaniałego rysunku. Znaczy niby możemy, ale no, można to zrobić w łatwiejszy sposób. Zrobimy to tak. Tangens alfa plus beta, no to jest tangens w ogóle czegokolwiek, to jest sinus tego czegoś przez kosinus tego czegoś. No czyli tangens alfa plus beta, no to jest sinus alfa plus beta przez kosinus alfa plus beta, prawda? Przez kosinus alfa plus beta. To jest ten tangens. No i teraz tak. Na to wzory znam. Przed chwilą właśnie je sobie wyprowadziłem. No to teraz piszę. Sinus alfa razy kosinus beta plus sinus beta razy kosinus alfa. To jest mój wzór na cały ten sinus na górze. Taka kubełka tutaj. A ten na dole, no to jest kosinus alfa razy kosinus beta minus, tak, pamiętajmy się, sinus alfa razy sinus beta. No wygląda to naprawdę bardzo nieciekawie. Z takiego ładnego tangensa alfa plus beta wyszedłem na ogromny wzór, który mi się ledwo mieści na jednej linijce. No ale teraz wykonam ten sprytny manewr, który wykonywałem przy tamtym dzieleniu odcinków, a mianowicie taki, że teraz przygotuj się na szok. Sinus alfa plus kosinus beta, żartowałem, tak? Plus sinus beta razy kosinus alfa. Należy, zostawiam to bez niczego. Jak wiemy, no to mnożenie to jest dzielenie przez odwrotność, czyli to podzielić przez to jest to samo co razy 1 przez to, ale zaraz poczekasz, zobaczysz co teraz tutaj będzie się działo. Tu mam kosinus alfa kosinus beta minus sinus alfa razy sinus beta. I teraz spójrz, jak tutaj wpiszę cokolwiek, to to się skróci i będę miał to co miałem tutaj na górze, widzisz? Jeżeli tu napiszę jedynki, to mam to jest to samo, tak? Jeżeli tu napiszę, nie wiem, 10, to te dziesiątki się skrócą i będę miał dokładnie to samo, bo tu będzie 1 wtedy i tu 1 i one znowu się złożą w ten sam ułamek. Generalnie zazwyczaj zależy nam na tym właśnie, żeby się tak zbiegły. A w tym momencie ja robię zupełnie rzecz odwrotną niż jesteśmy przyzwyczajeni, czyli rozbijam taki ułamek na dwa różne. I teraz tak, co tu sobie wpiszę? Wpiszę tu i tu, muszę wpisać to samo, żeby to była prawda. Wpiszę tu i tu kosinus alfa kosinus beta. Dlaczego to zaraz zobaczysz? Kosinus alfa kosinus beta i tutaj też piszę kosinus alfa razy kosinus beta. Jak to się skróci, to jest to samo. Mogę sobie tu wpisać co chcę. Mogę sobie wpisać tutaj 2 miliony, milion więcej, 109, tak? I one się wszystkie skrócą i będę miał to samo, co miałem przed chwilą. No ale teraz zobacz, dlaczego wpisałem kosinus alfa kosinus beta. Bo mogę tutaj teraz tak. Jeden i drugi w tym momencie rozbijam jeszcze bardziej, dlatego że tu mam dodawanie i rozbijam ten na dwa ułamki i ten rozbijam na dwa ułamki. Teraz muszę się naprawdę postarać, żeby to wszystko zmieścić. To będzie sinus alfa razy kosinus beta przez kosinus alfa razy kosinus beta plus sinus beta razy kosinus alfa przez kosinus alfa razy kosinus beta. Tak rozbiłem po prostu te dwa ułamki, mają ten sam mianownik, więc mogę je teraz dodać. I to wszystko jakby, całość to mnożę razy. I tutaj teraz to jest jakby, tego tak łatwo nie rozbiję. To jest odwrotność i to jest dzielenie, dlatego tutaj Ci już jakby od razu to pokażę. Co moglibyśmy tutaj zrobić? No dobra, na razie to zostawię może. Dobra, zostawię to tak jak jest. Nie chcę komplikować. Musi tak zostać w tej chwili. Razy kosinus kosinus beta minus sinus alfa razy sinus beta.
No nie chcę tutaj po prostu przekombinować, żeby cię nie wprowadzić w błąd. Dobra, równa się. I teraz zobacz, co tutaj się zadzieje. Kosinus beta tu się skróci. Tu się skrócą kosinusy alfa. No piękne. I zobacz, co tutaj zostało. Tu został tangens alfa, a tu został tangens beta. Piękne. Został mi tangens alfa plus tangens beta. Plus tangens beta. No i teraz to jest wciąż w nawiasie. I teraz jak podzielę przez tamten duży ułamek, z powrotem jakby wrócę do formy dzielenia, to mi się utworzy tutaj taki bardzo duży piętrowy ułamek, dlatego że teraz z powrotem przez to jakby podzielę. Teraz patrz uważnie jakby jak to się robi. Cosinus beta minus sinus alfa razy sinus beta. I to jest jakby tutaj dalej w mianowniku. To jest moja główna kreska ułamkowa. Razy cosinus alfa razy cosinus beta. Widzisz? Podzieliłem teraz przez to, czyli jeszcze raz to odwróciłem. To, co wcześniej odwracałem, odwróciłem jeszcze raz do tego, co było wtedy. No i co się teraz z tym stało? Teraz z tym stało się coś takiego. Tangens alfa plus tangens beta jest na górze. A tutaj teraz tak. No dobra, rozbiję to chyba w sumie jeszcze raz, tylko żebym tutaj z miejscem był krucho. No jakby ci to powiedzieć, tutaj rozbijam to jeszcze raz na dwa ułamki, tak jak to zrobiłem ostatnio, czyli mam cosinus alfa, cosinus beta i tu mi się skróci ten cosinus alfa i cosinus beta. Taka trochę koślała ta beta. Cosinus beta, jak widzisz, jak to rozbiję, to tu zostanie mi 1. Widzisz? To się skróci, to się skróci, to się skróci, to się skróci, zostanie mi 1. Więc na górze mam wciąż tangens alfa plus tangens beta. Tutaj po rozbiciu tu mi zostało 1 minus, a z tego ułamka sinus alfa przez sinus beta, sinus alfa przez cosinus alfa to jest tangens alfa, sinus beta przez cosinus beta to jest tangens beta, czyli tangens alfa razy tangens beta. Powiedziałem, że było łatwe, dobra, nie? Dobra sobie. Teraz wróćmy na samą górę i napiszę ten wzór tutaj pod tym, co tutaj wyprawiałem. To na razie można sobie zmazać. I napiszę trzeci, ostatni wzór z tą równością dla tangens alfa plus beta. Tangens alfa plus beta. Dobra. I to będę miał taki ułameczek tutaj. Czyli mam tak, tangens. Mam alfa plus tangens mam bety. To jest mój licznik, a w mianowniku mam 1 minus tangens alfa razy tangens beta. I teraz jeszcze sobie zrobimy, co się dzieje, kiedy mamy minus. Bo tamte wszystkie poprzednie też tak właśnie zrobiliśmy. Co się dzieje, jak mamy minus? No to jest bardzo prosta i przyjemna już sprawa, bo no zaraz ci pokażę. Tego wywodu tutaj pozbędę się całego. Znowu mi się coś tu usunęło. Kawałek ramki zniknął. Tylko nie to. Wracam tutaj. Oddamy ramkę tam, gdzie jest miejsce. Pyk. Już nigdy nie będzie taka jak kiedyś. Dobra, trochę mnie ponosi dzisiaj, musicie mi to wybaczyć, bo mam za dobry humor wiosenny. Tangens alfa minus beta. No i teraz tak, zgodnie z moim wzorem. Tangens alfa jest ten sam. To jest oczywiście minus plus minus beta, tak? Tak jak zawsze wtedy robiliśmy. Plus minus beta tutaj jest. No już po prostu tego nie chciałem się pisać. I teraz tak, plus tangens właśnie minus bety przez 1 minus tangens alfa wciąż jest ten sam i tu jest znowu tangens minus beta. Tangens, jak mówiłem, jest również funkcją nieparzystą. Pokazywałem wtedy, te nasze wykresiki były symetryczne względem punktu 0, 0. I co się teraz dzieje? Więc tangens minus bety jest tym samym co minus tangens bety. Tak samo jak sinus się zachowuje, jeżeli chodzi o ten argument tutaj ujemny. Więc tangens alfa minus tangens beta przez 1 plus, dlatego że ten minus tutaj nam wszedł i zredukował z tym drugim minusem, tangens alfa, tangens beta.
Tak wygląda ten wzór. Czyli w tym momencie, jak tutaj na dole dopiszę minus, to tutaj mi się robi, automatycznie mi się tutaj robi na górze minus i tu pod spodem plus. Jak widzisz, te znaki jakby w tych wzorach ogólnych polegają, no nie musisz pamiętać do tej ujemnej sytuacji, ważne, żebyś pamiętał do tej dodatniej. Te znaki są podane w tej kolejności, że jak plus jest na górze, to patrzysz, wykorzystujesz tylko ten plus z góry i patrzysz na te znaki, które są na górze. Na górze tutaj jest minus. Teraz bierzesz plus z góry, więc tu plus jest na górze, tu minus jest na górze. I takie znaki należy zachować. Tak działają właśnie te wzory z tym minus, plus, plus, minus. Myślę, że to powinno być dla Ciebie w miarę przejrzyste. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym wspomnieć dzisiaj, czyli co się dzieje, jak mamy podwójne kąty, czyli sytuacja bardzo częsta w naszych równaniach, na maturach i innych takich kolokwiach, czy jak je zwał. Załóżmy, nam się to rozszerzyło trochę. Przerwa techniczna. Chyba będziemy musieli się jednak przemęczyć z takim dłuższym paskiem. Mam nadzieję, że to Wam nie będzie tak przeszkadzać, bo ja tutaj przeskakuję, te niektóre ekrany są tak dopasowane, żeby pasek był krótszy, niektóre żeby znowu trochę dłuższy, no ale dobra. Przeżyjemy jakoś. Czyli tak, o czym chciałem teraz porozmawiać? O sytuacji, kiedy mamy sinus, dla odmiany teraz zrobimy 2x. Sinus 2x, ile jest równy sinus 2x? Jak sobie z czymś takim radzimy? Bardzo prosto, po prostu piszemy, że to jest sinus x plus x. Sinus x plus x, więc sinus 2x. Bierzmy sobie wyżej, patrzmy. Jakie jest rozwiązanie sinus alfa plus beta mamy tutaj? To jest sinus alfa kosinus beta plus sinus beta kosinus alfa. Zróbmy to samo. To będzie sinus x razy kosinus x, dlatego że alfa i beta u nas jest tym samym, plus sinus x kosinus x. Dwa razy jest to samo, więc mogę to dodać. Więc wychodzę na 2 sinus x kosinus x. To jest taka wyjątkowa sytuacja, kiedy mam dokładnie te same, mam 2x, czyli alfa plus alfa, dokładnie te same kąty mam, tak? To jest wtedy 2 sinus x kosinus x. Tego wzoru nawet nie musisz zapamiętywać, on po prostu wyprowadza się go w ten sposób, że masz x plus x i to jest takie naturalne i proste. Teraz jeszcze tylko wyprowadzimy sobie kosinus i tangent w ten sam sposób, czyli kosinus 2x, ile będzie równy? Kosinus 2x? Kosinus 2x, no to jest jeszcze raz kosinus x plus x, a kosinus x plus x to według naszego wzoru pięknego, który sobie tutaj wyprowadziliśmy, to jest kosinus alfa kosinus beta minus sinus alfa sinus beta. Czyli to jest kosinus x razy kosinus x minus sinus x razy sinus x. A to mogę sobie podnieść do kwadratu, prawda? Więc będę miał kosinus kwadrat x minus sinus kwadrat x. I to jest świetna, naprawdę bardzo przydatna rzecz do różnych równości, które mam udowodnić, do przeprowadzania dowodów. Do takich rzeczy nam się to będzie przydawać. I dlatego, że to jest bardzo podobne, tylko gdybym tu postawił plus, to byłoby 1. Pamiętasz tą lekcję? Była taka jedna krótka lekcja, gdzie wyprowadzałem wzór na jedynkę trygonometryczną. I tam właśnie był identyczny wzór jak tutaj, tylko że z plusem. I to się bardzo przydaje do właśnie rozwiązywania różnorakich takich, jak to się mówi, zabrakło słowa, udowodnień, zadań typu udowodnień, czyli na przykład wykaż, że jest równe tyle, że jest, to wynosi tyle samo, to wtedy będziemy z tego korzystać. To jest też bardzo przyjacielski wzór. Kosinus kwadrat x minus sinus kwadrat x. To oczywiście wynika z tego naszego pierwszego wzoru, najważniejszego, który wyprowadziliśmy. No i jeszcze jeden został na samym końcu. Tangens 2x. Tangens 2x to jest tangens z x plus x, czyli równa się tangens... Aha, jeszcze przypomnijmy sobie ten wzór. To jest po prostu tangens alfa plus tangens beta, a na dole mamy 1 minus tangens alfa tangens beta. Czyli mamy teraz tak, ostatecznie tangens alfa plus tangens beta, czyli tangens x plus tangens z x, a na dole mam 1 minus tangens x razy tangens x. I to się równa. Ktoś się rozpędził na motorku wiosennym. To się równa 2 tangensy z x przez 1 minus tangens z x kwadrat. Tego wzoru jeszcze potem sobie użyjemy do takich śmiesznych podstawień z literką T. To będzie bardzo silna broń przeciwko równaniom
różnorakim trygonometrycznym. No i to jest następny właśnie, to jest następny wzór. I jesteśmy w tej chwili uzbrojeni już w te właśnie wzory, z których tutaj te z dwoma x-ami pokazałem. Mamy plus, mamy minus, mamy podwójny kąt. I teraz jesteśmy już gotowi, jesteś gotowy, młody podawany, na to, żeby podjąć się wyzwania równań trygonometrycznych, na które zapraszam Cię do następnego odcinka. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję Ci za obejrzenie tej lekcji. Jeżeli Ci się podobało, to zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji naszego kanału oraz do polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/aplusnauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com. Zapraszam Cię również do obejrzenia następnej lekcji. Pozdrawiam.